Witam serdecznie na kanale WITAROT osoby spod znaku Bliźniąt, Wagi i Wodnika. Witajcie kochani i mi się kłania. To czytanie jest dla Was ogólne na czas tego tygodnia od 10 do 16 lipca 2023 roku. Jeśli chodzi o czytania na miłość dla singli i dla osób w związku, już taki film jest na moim kanale dostępny, a link do niego dostaniecie w opisie tego filmu, także będzie dostępny w opisie tego filmu, więc zapraszam. Oczywiście zapraszam również do subskrybowania tego kanału, po to, byś się tak naprawdę zorientował, czy te czytania są również dla Ciebie, czy rezonują z Tobą, przemawiają do Twojego wnętrza. I oczywiście piszcie do mnie na e-mail, który jest pod filmem w sprawie czytań prywatnych, bo tak naprawdę tylko one mogą odzwierciedlić Twoje, Wasze życie. No dobrze, to tyle w ramach wstępu i zaczynamy, moi drodzy, czytanie dla całego trygonu powietrza, dla bliźniąt, wag i wodników i wodniczek. Są duże te karty, ciężko je się pisuje w ogóle. No dobrze, co u Was od 10 do 16 lipca? Od 10 do 16 lipca dla trygonu powietrza. Ogólna energia. Co do Ciebie przychodzi, odchodzi. Rada i ostrzeżenia. Co my tu mamy, moi kochani? No, rycerz buław. Myślę, że będziecie jakby wykazywać się swoją pomysłowością. Być może też wśród znajomych, przyjaciół będziecie te swoje granice przekraczać. Fajnie, fajnie. Tutaj widzę spotkania również. Ale patrzmy dalej. Ogólna energia dla Ciebie to dwójka mieczy. Dwójka mieczy, no takie, wiecie co, takie stoję w miejscu, nie wiem co zrobić. No, tak mi pasuje to do wagi. Nie wiem, w którą stronę pójść. No dobra, zobaczmy tą ogólną energię dla powietrza. Oj, ktoś tu jest zmęczony jakimiś sytuacjami. Tu mamy księżyc, mamy sprawiedliwość. Coś w tym tygodniu może wyjść na jaw. Być może będziesz musiał podpisywać umowę. Chociaż tutaj tarot mówi, by... No, słuchajcie, księżyc to jest tajemnica. Więc będziesz się zastanawiać, czy dostatecznie wszystko wiesz na jakiś temat, by bezpiecznie coś podpisywać, jakąś umowę. Ja mam wrażenie, że no nie do końca. Ta tajemnica nie zawsze musi być dobra. Coś może być zatajone, być może jakieś tajemnice wyjdą odnośnie jakichś spraw sądowych. Tutaj widzę zmęczenie jakimiś sytuacjami i dlatego nie będziesz umiał czy umiała podjąć jakiejś decyzji. Albo nie będziesz móc podjąć jakiejś decyzji, niezależnie od siebie. Więc nie mam pojęcia, w jakiej sytuacji teraz jesteście. Co do Ciebie przychodzi? Wieża. coś się nagle zawali, coś niezależnie od Ciebie. Nie wiem, czy tu chodzi o pracę, czy w związki. Tutaj widzimy pomocną dłoń, nie wiem, czy Wy to widzicie. Tutaj właśnie wychodzi z tych fal jakieś koło ratunkowe. Jakieś wyjście z sytuacji, która wydaje się nie do ogarnięcia. No zobaczymy, o co chodzi. Coś nagle się kończy. Tutaj może być sytuacja dotycząca pracy, przedmiotów nawet, czy związków. Nagle coś się kończy. Coś, co miało właśnie takie powierzchnię taką, wiecie, jak teraz z tej wody tutaj widać ocean, czyli ten grunt nie był stabilny. No. Coś się zachwiało w podstawach. Nie będziesz gotów na zmiany. Jakieś takie kreowanie sobie jakichś problemów. Myślę, że tutaj powinniście sobie odpocząć. No, nie jesteś w stanie podjąć żadnej decyzji. Tutaj widzę, że odpoczywacie gdzieś, nie wiem, czy w osamotnieniu, czy z przyjaciółmi. Chcesz, myślę, że będziesz nabierać dystansu do jakiejś sytuacji, która się zawaliła. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. U każdego będzie to zupełnie coś innego. Może zawali się też to, co masz w tej głowie, te Twoje czarne myśli, dobrze by było. Jakieś więzienie się może zawalić, nie wiem, w jakim tkwiłeś, czy tkwiłaś do tej pory. I teraz przychodzi czas wyboru. Jednak dajesz sobie czas na to i sobie jesteś, nie wiem, na wczasach, odpoczywasz sobie, nie zawracasz sobie głowy jakimiś problemami zbyt ciężkimi, ponieważ czujesz, że nie masz jeszcze tego dystansu do czegoś. Co odchodzi? Odchodzi trójka denarów, czyli współpraca z kimś. Nie wiem, czy to w pracy, czy w związkach, czy w czymśkolwiek innym odchodzi. Zobaczmy, o co chodzi. Co odchodzi? Myślę, że Ty już podjąłeś troszeczkę taką... Myślisz o nowym początku. To jest szóstka mieczy, która mówi: zostawiam wszystko w cholerę po prostu i to, co mi nie służyło, to ludzi, którzy mnie wkurzali, nie wiem, którzy udawali przyjaciół, nie wiem, faceta czy tam kobietę, która udawała moją bratnią duszę, dajmy na to, a to nie było tak, jakby się wydawało. Tu zalatywał fałszem i tak dalej. Chcę odejść i tutaj będziesz mieć możliwości. Ktoś proponuje coś nowego. Czy zmianę pracy, że tutaj w pracy nie było tej harmonii, nie było jakby nie współgraliście, nie dogadywaliście się. Być może w tym towarzystwie to towarzystwo było po prostu fałszywe. Odchodzisz i Ty już wiesz, w którym kierunku podążać powinieneś, czy powinnaś. Już masz jakieś plany na siebie. Ta energia od Ciebie odchodzi, ponieważ Ty już wiesz, co zrobić. Ale w międzyczasie jesteś na urlopie. Odchodzisz właśnie od tych ciężkich energii i dajesz sobie na luz w tym tygodniu. Jaka jest rada? Wyjedź gdzieś. Wyjedź gdzieś. To jest rydwan, słuchajcie. Wyjedź, zabaw się, pojedź gdzieś z przyjaciółmi, z partnerem, partnerką. Nie wiem, jakiejś sytuacji, w każdym razie Odejdź od sytuacji, w której jesteś. Dystansuj się. No. Dziesiątka denarów. Szóstka denarów. To jest wszystko koło kasy. Z kasą. Odejdź od tych właśnie... od pracy. Nie wiem, czy masz firmę rodzinną. To tak wygląda, jakby odejdź, zrelaksuj się, poczekaj, aż się sytuacja sama wyklaruje. No nie wiem, czy sama, no ale wiecie, bez twojego udziału, o tak. Czy to w firmie twojej własnej, czy w firmie, w której pracujesz u kogoś, na pewno się zorientujesz, o co chodzi. W każdym razie to jest rada, byś zajął się sobą. A jakie jest ostrzeżenie? Uważaj na fałszywych ludzi. To jest dziewiątka mieczy. Tu są pokazane gry liczbowe. Tutaj jest dopiero fałsz. Nie szacuj kasą na niepotrzebne rzeczy, to raz. Dwa, nie ufaj wszystkiemu, co ci kto mówi, bo myślę, że tobie tyłek też obrabiają w jakimś gronie. Nie na darmo chcesz zmienić swoje życie, więc zobaczmy jeszcze z tym ostrzeżeniem. Oczywiście to jest ogólne czytanie, pamiętajcie, tak? No, jakieś tutaj straty materialne, zubożenie, nie dowiesz się całej prawdy. Pamiętaj, nie wiesz wszystkiemu temu, co usłyszysz, ok? To jest takie ostrzeżenie. Prawda nie wygląda tak, jak jest ci przedstawiana. Dobrze, zobaczmy teraz, co mają do powiedzenia aniołki dla ciebie. I sobie myślę, że warto byłoby ułożyć jakieś pytanie do nich w tym momencie. Okej. Poprawa zdrowia. Poprawa zdrowia. Zobaczmy. Anioły chcą, żebyś wiedział, że zdrowie osoby, o którą pytasz, niedługo ulegnie poprawie. Możesz poprosić o pomoc Archanioła Rafaela oraz swoje anioły stróże, by przyspieszyli proces uzdrowienia. Karta ta może również oznaczać, że w swoim życiu powinieneś podejmować więcej wyborów mających na uwadze twoje zdrowie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia ze szkodliwych pokarmów lub innych substancji, powinieneś skorzystać z tego przewodnictwa. Wyeliminowanie niezdrowych przyzwyczajeń sprawi, że poczujesz się znowu silny i w pełni zdrowy. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób i trzymajcie się do następnego razu. Pa!